Jedna z interpelacji dotyczyła, przypomnę, przystosowania istniejących obiektów basenowych zamkniętych w budynkach, czyli w szkołach i na Kalinkowej dla osób niepełnosprawnych. Szanowni Państwo, żaden z tych basenów nie jest przystosowany do korzystania dla osób niepełnosprawnych. Oczywiście Pan Prezydent odpowiedział mi, z tej odpowiedzi nie jestem zadowolony, chciałbym fragment tej odpowiedzi przedstawić Państwu, Szanowni Radzie, abyście uznali, czy jest to możliwe, żeby żaden z basenów w Grudziądzu nie był przystosowany dla osób niepełnosprawnych, basenów krytych. Przystosowanie istniejących obiektów basenowych dla potrzeb osób niepełnosprawnych wymagałoby dużych nakładów finansowych ze strony miasta. Na rok przyszły nie są przewidziane inwestycje w tym zakresie. W tej chwili nie są znane również zakresy programów PFRON na rok 2014 i nie wiemy, czy będzie można ubiegać się o środki finansowe na przystosowanie obiektów basenowych dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym modernizację niski basenowej. Oczywiście, podkreślam to z całą stanowczością, jestem niezadowolony z takiej odpowiedzi. Dlatego, że wymogi XXI wieku, wymogi Unii Europejskiej, wymogi szczególnego traktowania tych osób narzucają na samorząd lokalny bezwzględność zapewnienia dostępności obiektów użyteczności publicznej osobom niepełnosprawnym. Pan radny zauważył, że w miarę posiadanych środków i możliwości te bariery architektoniczne są w naszym mieście likwidowane. Jak Pan też zauważył w piśmie, który Pan otrzymał odpowiedzi na interpelację, jest taki zapis, że nie znamy, jakie są możliwości pozyskiwania środków z PFRON-u na takie cele. W domyśle, jeżeli takie środki będą możliwe do otrzymania, to będziemy się oczywiście o nie ubiegać.